Czy marzyliście kiedyś o tym, by wcielić się w ikoniczne postaci z horrorów i sprawdzić, które z nich są najbardziej zabójcze? Nie musicie już składać w ofierze kolejnych wirtualnych ciał, bowiem niezależne studio Hurricane podjęło się tego wyzwania. Owocem ich pracy stała się gra Terror Drome, czyli bijatyka 2D w klimacie horroru. Ponieważ nie jest to produkcja AAA, co więcej, nie nosi znamion komercji, wielu z was mogło o niej nigdy nie usłyszeć, a warto się z nią zapoznać. Do rozpoczęcia testów przekona was to, że jest całkowicie za darmo. Gra oferuje kilka trybów rozgrywki, a wśród nich najważniejsze. Kampania dla jednego gracza, tryby versus do gry lokalnej z drugim graczem i trening. W każdym z nich możemy wybrać jedną z 14 postaci występujących w horrorach z lat 80. i 90. Znajdziemy tu m.in. Asha z Martwego Zła, Ghostface'a z Krzyku, Freddy'ego Krugera, Candymana czy też Jasona. Przygodą z Terror Drome polecamy rozpocząć od treningu. Jak się pewnie domyślacie, dostępne postaci charakteryzuje odmienna lista ruchów. Trzeba zapamiętać zarówno podstawowe ciosy, jak i ataki specjalne. Ogarnięcie ich do perfekcji pozwoli wykonać kombinację ataków, która zabierze nawet cały pasek życia naraz. Po zaliczeniu treningu pozostaje tylko jedno – odpalić kampanię i wybrać swojego ulubieńca. Rozgrywka w tej formule przypomina wszystkie inne bijatyki. Walczymy kolejno z wojownikami z listy, by na końcu obejrzeć krótką historię zarezerwowaną dla naszej postaci. Twórcy niemal wzorcowo połączyli świat gry z charakterystycznymi elementami z horrorów, tudzież dostępne postaci są dość wierne swoim oryginałom. Również zamiast paska wczytywania walki zobaczymy plakaty z filmu. Tych smaczków jest o wiele więcej, choćby areny walki, którymi są popularne lokacje, niczym wyciągnięte z kadru filmu. Przechodząc do samych postaci, twórcy również przygotowali im indywidualny movement odnoszący się do ich broni i stylu walki. Ma się przez to lepsze wrażenie obcowania z nimi, bo niektóre ataki możemy skojarzyć z konkretnymi scenami z filmów. Pogłębia to dodatkowo oryginalny głos aktorów oraz odtwarzana w tle ponura muzyka. This is my boomstick! Ogólny odbiór gry może zaniżyć oprawa graficzna z poprzedniego wieku. Z drugiej jednak strony chyba w tym tkwi jej urok. W pozytywny sposób gra staje się przez to straszniejsza i bardziej klimatyczna. W pewnym sensie Terror Drome można nazwać małym pomnikiem ku pamięci klasycznych slasherów, aczkolwiek monument ten nie jest pozbawiony wad. Standard mowy gry jest wynikiem braku licencji na muzykę i postaci z filmów. Konsekwencją było więc porzucenie dalszych prac nad grą i niedopracowanie przez twórców kilku ważnych rzeczy. Pierwsze rzuci się w oczy to, że na Windows 10 możemy zagrać tylko w oknie. Pozostaje nam tylko ręczne rozciągnięcie ekranu startowego gry. Druga sprawa to ubogi zestaw ustawień, a w tym konfiguracja kontrolera do gry. W przypadku używania pada musimy wpierw aktywować go, a później dopiero przypisać klawisze do komend. Na osłodę dostaniemy tryb online, który niestety należy odpalić osobno, poza główną grą. Początkowo widok systemowych okienek może zniechęcić, ale dosłownie kilka kliknięć dzieli nas od zmagań ze znajomymi. Koncepcja bijatyki horroru przypadła wam do gustu? To powoli szykujcie się na kontynuację Terror Drome. Tym razem będzie to projekt o wiele bardziej ambitny i nastawiony na sprzedaż. Druga część gry wprowadzi trójwymiar, nowe postaci i większy zakres ciosów. Co najważniejsze, zniknie problem z licencją, bo twórcy nie kreują postaci na podstawie filmowych dzieł, a ludowych podań, legend i literatury. Wśród grywalnych postaci zobaczymy Valhensinga, Wielką Stopę, Frankensteina, a także Krwawą Mary i Hrabiego Drakulę. Czas oczekiwania na Terror Drome 2 jest już bardzo krótki, bo w wersji Early Access zadebiutuje na Steamie na przełomie kwietnia i maja. Aktualnie możemy odpalić demo gry, w którym dostępne są dwie postaci. Jeśli podoba wam się materiał, to wiecie, komentarz, łapki i suby mile widziane. Tymczasem do następnego playerzy.